typowych znaczeń, to ta wystawa trochę jest w dialogu z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, czy mówimy tu o Grzegorzu Brasińskim i jego wystawie Śpiący Buddha. Oczywiście ta wystawa jest trochę bardziej opowieścią Arcade, czyli odwołuje się dokładnie do tego stanu rzeczy, który dzisiaj mamy, jeśli chodzi o obecność świata wirtualnego w naszym życiu. Opowiem krótko, bo właściwie chciałbym, aby ta przestrzeń po prostu działała u Państwa. Za mną znajduje się kompozycja pod tytułem Show. Właściwie to jest zdanie wszystkiego, co można zobaczyć, co jest ładowane do internetu, na konta instagramowe, czyli takie eksponowanie naszego życia w internecie. Za Państwa znajduje